Błęże na Sobótce. Zostaliśmy poinformowani przez fachowców z ruchu drogowego, że tam jest wszystko w porządku. Gdyby kierujący stosowali się do ograniczenia prędkości do 40, nie stałoby się nic. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy tam też żadnych zdarzeń. Przeszkoda jest na pasie w kierunku miejscowości Kępice i tutaj jest jednoznaczne, że osoba, która kieruje się do Kępic, musi ustąpić pierwszeństwa. Także taką mamy tutaj informację i tutaj nie widzę żadnych uwag odnośnie punktu skupu złomu. Dzisiaj jeszcze zostanie skontrolowany. W przypadku zabezpieczenia mienia pochodzącego z przestępstwa poprowadzimy odpowiednie czynności, tak? I trzeci temat. Co roku uczestniczyliśmy w takich właśnie komisjach powołanych do sprawdzania czystości na posesjach. Oczywiście też jesteśmy za. Są to mandaty porządkowe. Statystyka wzrośnie. Także po wakacjach jak najbardziej możemy uczestniczyć. Też może być pouczenie. Oczywiście, że tak. Pierwszy raz będzie na pewno pouczenie. Do drugiego razu już pouczenia niestety nie będzie. Z mojej strony wszystko. Gdyby nie było już pytań, ja bym się szczerze z chęcią odmeldował. Mam jeszcze dzisiaj służbę nocną. Oddelegowaliśmy wielu funkcjonariuszy do zabezpieczenia euro. Także nie chciałbym przespać tej nocy, żeby nie było kolejnych kradzieży, tak? Są jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję, to ja się odmelduję, dziękuję. Tak? Proszę bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kępice na lata 2012-2043. Projekt uchwały w powyższej sprawie był omawiany na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczących komisji o opinię w tym temacie. Panią Jadwigę Sachajdak, przewodniczącą Komisji Infrastruktury Społecznej. Dziękuję. Pan Władysław Żmuna-Trzebiatowski, przewodniczący... Komisja Gospodarcza jednogłośnie za. Dziękuję. Pan Krzysztof Wilczak. Komisja Rolnictwa, 5 osób głosowało za. Proszę o pytania i uwagi. Czy są jakieś? Proszę pani skarbnik. Szanowni państwo radni, są zmiany do budżetu. Do budżetu i od razu do wieloletniej prognozy finansowej, dlatego też pozwolę sobie omówić już teraz je. Otrzymaliście państwo załączniki numer 1, 2 i 3 do zmian w budżecie, które mają również wpływ na wieloletnią prognozę finansową. I tutaj mamy, jeśli chodzi o dochody, wprowadzamy kwotę 227 949. Tak, są to na kolorowo zaznaczone kwoty. Jest to 200 tysięcy ponad jest na projekt Wykluczeniu Mówię Nie, realizowany przez OPS. I to wprowadzamy po stronie dochodów i również wydatków. I jeśli chodzi o same wydatki, tam również macie państwo pozaznaczane zmiany takie jak 8 tysięcy zwiększenie w wydatkach inwestycyjnych i wydatkach budżetu. Jest to na urządzenie do uzdatniania wody w miejscowości Osowo, ponieważ mamy już wstępny kosztorys zakupu takiego urządzenia. Jest to kwota około 28 tysięcy, dlatego też tam było planowane 20, zwiększenie o 8 tysięcy, żeby można było przejść do realizacji. Dalej mamy w dziale 754. 11 tysięcy to jest zmiany w Straży Ochotniczej. Tam były zaplanowane środki w wydatkach inwestycyjnych, jednakże no, do tej pory jeszcze Ochotnicza Straż nie planuje na razie ani nie zakupywała żadnych inwestycyjnych zakupów, nie robiła. Dlatego też przenosi się to na bieżące, konkretnie na zakup energii, ponieważ tam no, jest dość wysoki rachunek za energię elektryczną. Dlatego też stąd to zwiększenie. W Kępicach, tak, w remizie w Kępicach. Dalej mamy w dziale 852, rozdział 852-14. Tu jest zmniejszenie o 26 906 i 10 groszy. I jest to zmniejszenie w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację tego programu Wykluczeniu Mówię Nie. Było planowane przez nich i tylko w innym dziale. Teraz przeniesienie do działu 853-95.
W wydatkach również inwestycyjnych, czyli załącznik numer 3, macie Państwo w dziale 921. Tam było zmniejszenie na obłężu w pierwszej wstępnej projekcie było 20 tysięcy i 40 z Barcina, teraz jest 30, 60 i to przeznacza się na termomodernizację budynku w Biesowicach szkoły, konkretnie ponieważ tam jest taka umowa, że 50% jest w środków własnych, 50% dofinansowania i musimy wykazać to zabezpieczenie pełne. Ja wcześniej planowałam tam mniejsze zabezpieczenie, ale no z reguły po przetargu i tak wychodzi to mniej. Dlatego też to zwiększenie o chyba tam 20 tysięcy więcej, żeby było pełne zabezpieczenie. To tyle, jeśli chodzi o zmiany w budżecie. Jak jakieś pytania, to proszę. Ja chciałem słowo dodać, bo tu jest komentarz na temat tych 11 tysięcy, bo to oddana inwestycja, tyle co mam wiedzy, tam było osuszanie po prostu i stąd takie zużycie energii, tak, pani burmistrz? No żeby to tam... Proszę mikrofon włączyć. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? I jeśli chodzi Państwo jeszcze o wieloletnią prognozę finansową, to tutaj po wprowadzeniu środków do budżetu zmniejsza się nam wskaźnik zadłużenia i będzie on wynosił 50,06%. Dziękuję bardzo. Są dwie uchwały wiążące. Prognoza finansowa gminy na 2012-2043 i zmiany w budżecie. Będziemy je głosować osobno. Myślę, że nie będę zadawał już pytań, czy są jakieś pytania w stosunku do zmiany w budżecie, tak? Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 21/177/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kępice na lata 2012-2043. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 21/177/2012 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania w sprawie zmian w budżecie gminy. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 21/178/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 21/178/2012 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Projekt uchwały w powyższej sprawie był omawiany na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczącej komisji o opinię w tym temacie. Pani Jadwiga Sachajdak. Wszyscy członkowie byli za projektem tej uchwały. Pan Władysław Żmuda-Czebiotowski. Komisja Gospodarcza jednogłośnie za. I pan Krzysztof Winczak. Komisja Rolnictwa również jednogłośnie za. Proszę o pytania i uwagi. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 21/179/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 21/179/2012 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady i radcę prawnego do reprezentowania gminy Kępice Rady Miejskiej przed sądami administracyjnymi. Projekt uchwały w powyższej sprawie był omawiany na posiedzeniach komisji. Proszę przewodniczących komisji o opinię w tym temacie. Pani Jadwiga Sachajdak. Wszyscy członkowie komisji byli za projektem tej uchwały. Dziękuję. Pan Władysław Żmuda-Czebiotowski. Komisja Gospodarcza, 3 osoby przeciwne, 1 wstrzymująca się. Pan Krzysztof Binczak. Komisja Rolnictwa, 5. Proszę o pytania i uwagi.
Proszę bardzo, pan radny Busłowicz. Ja mam pytanie do naszego radcy prawnego, do pana Andrzeja. Zapoznałem się z dwoma pismami, tymi, które tutaj pan przewodniczący wysłał i powrotne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Moje pytanie jest takie, czy na etapie takiej w zasadzie początkowej tej naszej uchwały jest sens wstępowania na drogę administracyjną prawną, bo tak czy tak za rok w zasadzie ta uchwała będzie można ją do kosza wrzucić, a koszty, które zostaną poniesione z tego tytułu, też poniesie gmina, czyli my wszyscy. Więc moje pytanie jest takie, panie mecenasie, czy jest sens wchodzenia w ten konflikt prawny? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, koszty generalnie, pod warunkiem, że przegramy, tak? To będzie ewentualnie wysokość... Znaczy, nie, ja nie zakładam, że przegramy, ale to jakby przy założeniu czarnego scenariusza, tak? Koszty postępowania, jeżeli przegramy, to będzie 100 zł. Natomiast po pierwsze uważamy, że mamy rację i może nadszedł wreszcie ten czas, żeby wejść w spór z Urzędem Wojewódzkim, bo w wielu sprawach, z którymi się z nimi nie zgadzaliśmy, a na zasadzie takiego właśnie, a nie zależy nam za bardzo na tym, możemy to zrobić w inny sposób, odpuszczaliśmy Urzędowi Wojewódzkiemu. Tym razem postanowiliśmy jednak powalczyć o swoje. Tak jak powiedziałem, koszty nie będą zbyt wielkie, to raz. Dwa, pan radny ma rację, bo za chwileczkę pod koniec tego roku albo zaraz na początku przyszłego roku będziemy opracowywali nowy regulamin i to, co dzisiaj jest, stanie się nieaktualne. Ale chcielibyśmy przy wykorzystaniu tego starego regulaminu i tych uregulowań, które zostało to wprowadzone, przede wszystkim te terminy dotyczące obowiązku zawarcia umów, chcielibyśmy, aby do końca roku również przy okazji choćby sprawdzania tego porządku i czystości, to o czym tutaj pani radna wspominała, gdzie tutaj wstępnie już władze gminy się nad tym zastanawiały właśnie na temat tej komisji, żeby również to wykorzystać do sprawdzania kwestii związanych z zawieraniem umów na ścieki i wywóz nieczystości generalnie na odpady. I żeby tutaj nikt nie mógł z nami dyskutować w kwestii takiej, że no tak, ustawa mówi o tym, że mam obowiązek, ale nie zakłada nam terminów, tak? Czyli ja to mogę zrobić w każdym czasie. Mamy w uchwale określony jednoznaczny termin, że od dnia wejścia w życie uchwały, a uchwała weszła w życie, bo została opublikowana w dzienniku urzędowym. W związku z tym obowiązuje i zgodnie z tym regulaminem wszyscy mają obowiązek, mają w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tej uchwały, mają obowiązek zawrzeć umowy. Jeżeli tego nie zrobią, mamy prawo wyciągać konsekwencje. Więc dlatego również doszliśmy do wniosku, że gra jest warta świeczki i warto powalczyć z Urzędem Wojewódzkim przed Sądem Administracyjnym, gdyż dzisiaj mamy zrobić dwie rzeczy, moglibyśmy zrobić. Albo wystąpić w ten spór sądowy, co państwu proponujemy, albo uchylić tą uchwałę, czyli wycofać się, zrobić krok do tyłu i nie mieć tej sankcji w postaci tego terminu. A póki co uchwała obowiązuje, mieszkańcy są związani i mają obowiązek zawrzeć stosowne umowy w ciągu 30 dni. Jeżeli tego nie zrobią, my mamy mechanizmy do tego, żeby wyciągać konsekwencje. Na początku być może pouczając, wskazując, że taki jest obowiązek, a dopiero za kolejnym razem, jeżeli ktoś nie dopełni tego obowiązku, wyciągając sankcje, bo zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, działanie niezgodne z regulaminem podlega grzywnie, a tym samym niezawarcie stosownych umów i odprowadzanie ścieków, czy zrzucanie odpadów bez zawartych stosownych umów, czy w ogóle bez posiadania umowy, jest zagrożone grzywną, gdzie policja będzie mogła takie mandaty w razie potrzeby nakładać. Dlatego mimo wszystko ja bym proponował i apelował do państwa, żebyście państwo upoważnili tutaj pana przewodniczącego i mnie i jak gdyby pozwolili nam wejść w spór sądowy z wojewodą pomorskim w sprawie tej uchwały. Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym... No mam pytanie, panie mecenasie, czyli do momentu rozstrzygnięcia konfliktu ta uchwała i tak de facto jest zawieszona. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, uchwała obowiązuje. Uchwała obowiązuje. Nie wyłączajcie sobie, panowie. Uchwała jest ważna, uchwała obowiązuje. Pan wojewoda w swojej skardze nie wniósł do Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego o zawieszenie wykonania tej uchwały, do czego miał prawo. Ale to powiem tak, no to jest decyzja pana wojewody, dlaczego tak. Więc uchwała obowiązuje, tak jak powiedziałem, została opublikowana, weszła w życie i wszyscy mieszkańcy naszej gminy są zobowiązani ją stosować. Jeżeli tego nie zrobią,
Tak jak powiedziałem, są to podstawa do wyciągania konsekwencji w tym momencie. Tylko ja może za czarno to widzę, natomiast jakby faktycznie ten wniosek, który złożony będzie do sądu administracyjnego, był pozytywny dla Urzędu Wojewódzkiego, to w zasadzie w ten sposób wprowadzimy w błąd naszych mieszkańców, tak? Szanowni Państwo, może zacznijmy w ogóle od tego, co nam, nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zapoznać się ze skargą, jak gdyby zarzutami, w tym piśmie, które jest, co nam się zarzuca, tak? Nam się zarzuca tak naprawdę, że my powielamy zapisy ustawowe. Że zapisy ustawy powielamy. My mówimy, nie, bo ustawa sama w sobie nakłada obowiązek zawarcia stosownych umów, zawiera obowiązek przetrzymywania dowodów wpłat, ale nie określa terminów. I my tutaj jak gdyby kłócimy się z panem wojewodą, że mówimy, no jak inaczej zapisać, powiedzmy, w jakim terminie ma być zawarta umowa bez sformułowania, obywatel ma obowiązek zawrzeć umowę. No nie da się, tak? No bo jak wpisalibyśmy tylko 30 dni i nie wpisali na co, no to by było, powiedzmy, niezrozumiałe w ogóle. I my po prostu dlatego próbujemy wykazywać, że my nie zajmujemy się uregulowaniem w regulaminie nałożenia samego obowiązku na obywatela zawarcia umowy, tylko tym uregulowaniem Państwo wskazaliście termin, w jakim on jest zobowiązany zawrzeć, wykonać swój ustawowy obowiązek. Dodatkowo pokazujemy panu wojewodzie również, że ustawa również mówi, że jeżeli obywatel nie ma zawartej umowy, to gmina ma obowiązek go wyręczyć w wywożeniu śmieci. A jak my mamy wywiązać się ze swojego tym razem obowiązku, jeżeli ten obywatel dalej mówi, no ja mam obowiązek zawrzeć umowę, ale nie mam terminu, więc jak możecie za mnie cokolwiek zrobić i później nałożyć na mnie za to karę w postaci zwrotu kosztów tego, co gmina poniosła? I dlatego, szanowni państwo, nie wprowadzimy żadnego obywatela w błąd, bo obywatel i tak dzisiaj ma obowiązek zawrzeć umowę. Ma obowiązek przetrzymywać dowody wpłat za utylizację śmieci. My mu tylko i wyłącznie zakreśliliśmy termin, w którym on ten obowiązek ustawowy ma wykonać. I nic więcej w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja rozumiem tu tok myślenia pana radcy, ale mam jedną małą wątpliwość, taką zupełnie praktyczną. Ten obowiązek zawarcia umowy w czasie jest zrozumiały, natomiast w sytuacji, gdy gmina będzie nawiązywała umowę z odbiorcą odpadów po przetargu, to co, to jak to będzie wyglądało praktycznie? To tam musimy rozwiązać umowę, a załóżmy, że z nowym odbiorcą. Automatycznie wygasa, tak? Szanowni Państwo, nie wiem, czy... Coś nam się dopłacza. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na którymś sesji już o tym mówiliśmy, że w przypadku, kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg, bo jak już wejdziemy w sytuację taką, bo tam jest jak gdyby termin końcowy, ale mamy możliwość wejść szybciej w sytuację, w układ, w którym śmieci są własnością gminy i jedynie i wyłącznie my organizujemy wywóz tych śmieci. W momencie, kiedy wejdziemy w to, rozstrzygniemy przetarg, będzie jeden odbiorca, to wszystkie inne indywidualne umowy z mocy prawa wygasną. Czyli każdy... Słucham? No, to jest jak gdyby termin ostateczny, natomiast my możemy wejść szybciej. Tak jest. Terminem granicznym będzie 1 lipca 2013. Jeżeli nie wejdziemy szybciej w ten system, wszystkie indywidualne umowy wygasną. Czyli każdy, kto z nas ma umowę na zawartą manewru śmieci, one wygasną i z automatu wejdziemy w system zorganizowany przez gminę i będzie odbierał to odbiorca wyłoniony w drodze przetargu, który będzie miał umowę z gminą, a my będziemy ponosili opłatę stałą, znaczy ona nie będzie stała, tak? No bo to będziecie Państwo w niedługim czasie dyskutowali na ten temat, w jaki ma być system naliczania tych opłat. Będziemy ponosili opłatę do gminy, a gmina będzie się rozliczała z tym, który będzie wywoził. My już jak gdyby kontaktów na zasadzie klient, który płacący za usługę, z tym podmiotem nie będziemy mieli żadnego. On tylko będzie wykonywał fizycznie coś, my będziemy płacili gminie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Dla mnie w ogóle to te umowy, jako umowy z tym...